Jak wyglądają nasze związki w tym momencie? No, wyglądają tragicznie. Nie będziemy się tutaj oszukiwać. Te związki wyglądają strasznie. Te wszystkie energie demoniczne, te wszystkie energie globalnej mody prowadzą do tego, aby nie doszło do tego połączenia tej energii żeńskiej i energii męskiej, tak jak zaplanowały to siły wyższe, aby ludzie nie mogli go dokonać w sobie, tej transformacji świadomości i przejścia na wyższy poziom. Stąd te wszystkie zabiegi sił demonicznych, sił mroku, aby zasiać w naszych umysłach czarne nasionka. Na przykład, jakież to jest modne i wygodne, żeby być singlem. Jakież to jest modne i wygodne, aby spotykać się tylko na seks. Jakie to jest modne i wygodne, żeby zawierać związki i pieczętować je solidnie. Tak to wygląda. W większości, gdy wchodzimy w związek z drugim człowiekiem, przedstawicielem przeciwnej płci, to mamy oczekiwania. I na pewno wiesz, że w Twoim życiu jest podobnie, że niektórzy ludzie Cię przyciągają, a niektórzy Cię odpychają. Ci ludzie, którzy Cię przyciągają, zawsze jest tutaj wskazówka od energii wyższej, że coś tutaj jest wartościowego, na co należy się otworzyć. Tak wchodzimy w związki również z przeciwną płcią, bo ktoś nas przyciąga, ktoś nas fascynuje. I ten początek jest idealny, wszystko jest dobrze, ale po tych pierwszych minutach już aktywują się wszystkie demoniczne programy, wzory zawarte w naszej podświadomości, które blokują nas całkowicie w dojściu do świadomości i rozwoju wyższego. Gdy widzimy tą drugą osobę i dajmy na to, nie jesteśmy w związku, albo jesteśmy w jakimś związku, który nas nie satysfakcjonuje, coś jest nie tak, o tym za chwilę, to nagle ta osoba nas przyciąga, zaczyna nas fascynować. Już włączają się wszystkie programy, że to jest nasza druga połowa, że ona, uwaga, spełni wszystkie nasze oczekiwania. To jest ten idealny partner. Ty wiesz, że ja od lat specjalizuję się w magii miłosnej i mogłabym napisać tysiące ksiąg na ten temat, jak funkcjonuje ludzkość w dzisiejszych czasach. Gdy tylko pojawia się jakieś malutkie niezadowolenie w aktualnym związku, już aktywują się fantazje, że ktoś inny będzie lepszy, że ktoś inny będzie spełniał te czy inne oczekiwania. Tylko, że to nie jest prawdziwy związek. Twoja prawdziwa druga połowa nigdy nie będzie spełniać Twoich oczekiwań.